W dzisiejszym odcinku lecimy ze spóźnioną premierą Husarii. Listopada na kongresie stakerskim w Łodzi odbyła się premiera drugiej monety z serii Husaria. Nie miałem sposobności jeszcze wam jej zaprezentować na filmie na moim kanale, więc już spieszymy z nadrobieniem zaległości i mam nadzieję, że sypnę wam garścią ciekawych informacji o tym, co jeszcze was czeka w związku właśnie z Husarią. Zaczniemy może sobie od tego pudełeczka, czyli Husarii Antique Gold Premium. Nie będę tu się rozwodził na temat tego, w co jest pakowana. Pudełko jest wszystkim bardzo dobrze znane i idealnie wpasowuje się w pudełka zbiorcze, które również mogliście na jednym z odcinków podziwiać. Wszystko bardzo ładnie się komponuje i przede wszystkim łatwo przechowuje. Tutaj mamy numer 65. Zajrzyjmy sobie do środka. Jak całość po prostu się prezentuje w tym oto pudełeczku. W górnej części wieka mamy cytat Jana Zamoyskiego. Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Cytaty na pudełkach premium w przypadku producenta tych monet to już jest taka tradycja. Dodatkowy gadżet, waga około 10 gram, nieśmiertelnik. Rozpakujmy sobie. Po otwarciu całość wysuwana, bardzo taki przyjemny sposób przechowywania, nie stwarza problemu przede wszystkim z wyciągnięciem i nie mamy ryzyka, że uszkodzimy właśnie ten kartonik. Nieśmiertelnik również jest numerowany na swoim odwrocie. Mamy całkiem sporo gładkiej powierzchni. Przypuszczam, że można sobie tam wygrawerować najważniejsze informacje, nie wiem, datę urodzenia, co kto chce. Na drugiej stronie, w dolnej części mamy napis Husaria, a nad nim widzimy husarza na koniu. Tak jak w przypadku pierwszej edycji i obrączki, nieśmiertelnik jest pokryty oksydą. Nakład bez zmian, mowa tu oczywiście o 500 egzemplarzach. Przejdźmy sobie do samej monety. Kapsel soczewkowy. W odróżnieniu do pierwszej monety z serii widzimy tutaj szarżującego husarza trzymającego kopię skierowaną nieco ku dołowi, czyli możemy się domyślać, że jest on gotowy do ataku. Obok husarza w formie hologramu w odróżnieniu do pierwszej monety z serii mamy krzyż. Połowa krzyża to jest hologram. Tak to się prezentuje na nieco większym zbliżeniu. W górnej części monety mamy napisy raz, dwa, trzy, cztery i wielokropek. Tylko jako, że jest to druga moneta z serii, jest tutaj dwójka pogrubiona. Wielokropek, tak jak już niejednokrotnie wspominałem, świadczy o tym, że seria jest otwarta. Wyciągnijmy sobie monetkę z kapsla. Na rancie numerowanie, czyli moneta, pudełko oraz nieśmiertelnik tworzą swoisty certyfikat autentyczności dla całego, można powiedzieć, opakowania. Jeszcze raz zerknijmy sobie w pełnej krasie, jak to wygląda z jednej i drugiej strony. Moneta oczywiście ukazała się w kilku wariantach. Prezentowany to wariant premium w nakładzie 500 sztuk. Ponadto pojawił się wariant bulionowy pokryty oksydą oraz najzwyklejszy bulion. Całkowity nakład bulionu to 5000 egzemplarzy. W skład tego wchodzi również ta oksyda, więc ta forma bulionu będzie mieć nakład nieco niższy. Ale tych krążków w tej formie zostało wybitych tylko 5000. Krąży wiele pytań, czy powstanie również Husaria z Privymarkiem. Według informacji uzyskanych u producenta tej monety udało się dowiedzieć, że wiele na to wskazuje, więc jest duża szansa, że będzie właśnie tutaj Privymark. Być może Discorda Silver to Demon, na którego serdecznie zapraszam. Czas pokaże.
Warto dodać, że sam Privimark to jest taka dość fajna forma niszczenia stempla. Zostaje naniesiony na stempel, którym zostały wybite te wszystkie monety. Powoduje to, że nie ma możliwości dobicia choćby zwykłego bulionu. Czyli zostaje zachowany ten nakład 5000 sztuk i 500 wychodzi z Privimarkiem. Temat zakończony, stempel zniszczony. Jeśli chodzi jeszcze o inne warianty husarii, z tego co możemy wyczytać na stronie producenta, pojawi się wersja srebrna o wadze 1/10 uncji oraz jest już potwierdzone, że pojawi się również wersja złota, też o wadze 1/10 uncji i będzie jej nakład nielimitowany. Jeśli chodzi o kolor żółty, jest to bardzo dobra informacja. Wiele osób pytało się mnie, nie było to przez długi czas potwierdzone. Teraz już z pełnym spokojem mogę wszystkim zakomunikować, że będzie złoto. Jeśli ktoś byłby zainteresowany husarii bulionowej bądź bulionowej oksydowanej, zapraszam do mojego sklepu internetowego. Wpadło troszkę tego na stan, także można uzupełnić swoją kolekcję. Myślę, że to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zachęcam do odwiedzenia moich mediów społecznościowych Facebook, Instagram oraz TikTok. Zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz subskrypcji tego kanału. Dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku.